drodze, podobno jedną z najważniejszych umiejętności w sztuce iluzji jest umiejętność odwracania uwagi. Ale w życiu nie zawsze spotykamy iluzjonistów. Po prostu jako ludzie mamy chyba w sobie taką naturalną nie tyle zdolność, co skłonność do tego, że czasami uczepiamy się czegoś, skupiamy się na pewnym fragmencie, wybiórczo traktujemy to, co spotkało nas w rzeczywistości. I dotyczy to również tego, kiedy spoglądamy na teksty biblijne, kiedy czytamy teksty biblijne. Zdarza nam się z pewnej wypowiedzi Chrystusa wybrać tylko fragment, zapominając, że kontekst jest zupełnie inny. I myślę, że taki jest również nasz dzisiejszy tekst. Fragmentem tym są słowa, jakie mamy zapisane u Ewangelisty Mateusza w 24 rozdziale od 1 wiersza. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby ktoś was nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienie ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Drodzy, mam wrażenie, że kiedy czytamy słowa Chrystusa takie jak to, mówiące o końcu świata, mówiące o przyjściu, to w sposób naturalny skupiamy się na znakach, na zapowiedziach, na tym, co ma się wydarzyć. Oczywiście można powiedzieć, że wtedy możemy się poczuć trochę jak ci, którzy są w powieściach sensacyjnych. Mamy bowiem podane znaki i możemy badać, czy te znaki są dzisiaj w rzeczywistości, która nas otacza. Stąd już tylko krok do tego, by szukać prawdy poprzez odczytywanie słów i szukanie ich wypełnienia w dzisiejszym świecie. Ale mam wrażenie, że kiedy wtedy tak postępujemy, tak naprawdę gubimy to, co jest istotą Ewangelii. Gubimy Chrystusa. Skupiamy się na szukaniu, skupiamy się na odczytywaniu, skupiamy się w imię prawdy, by we właściwym czasie być przygotowanym. Ale słowa Chrystusa zaczynają się od ostrzeżenia. Baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. I myślę, że te słowa są dla nas swoistą przestrogą, bo przecież nie chodzi o to, by się bać. Przyjście Chrystusa dla wierzących nie jest wydarzeniem, które ma przerażać, ale wydarzeniem, które ma nieść radość. Taka jest przecież też istota dobrej nowiny. Istota mówiąca o przyjściu Jezusa Chrystusa, by zbawić świat, by wyzwolić człowieka. Dlatego niech te wszystkie znaki, które nas otaczają, będą dla nas tylko i wyłącznie znakami, które mają potwierdzać, ale które nie mogą nas zatrzymywać na sobie, które nie mogą nas odciągać od Chrystusa. Bo wszystkie te znaki mają nas prowadzić i umacniać wierze. Mają nas napełniać radością, że przyjście Pana jest blisko.